ujęcie z daleka na statywie, jak się to otwiera i zamyka. Słuchajcie, nie mam tu żadnej młodej, pięknej prezenterki, więc pozostaje tylko ja. Witajcie na kanale ZeptoBox, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słuchajcie, chcę Wam pokazać już to, co każdy mówił, że pisaliście w komentarzach, że to raczej nie będzie możliwe, ale jednak się udało. Oczywiście nie do końca jestem zadowolony, ale podstawowe zadanie te drzwi harmonikowe, słuchajcie, spełniają, czyli zajmują bardzo mało miejsca, bardzo łatwo je się otwiera i przede wszystkim były tanie, tak? Bo to chodzi, że płytę tą warstwową kupiłem sobie grubą, ceownik, prowadnice, rolki. No i właśnie widzicie, żeby zaoszczędzić na przesyłce, to właśnie zamówiłem to w kilku częściach, pociętą tą prowadnicę, trochę się haczy, ale jakby tutaj pokazać Wam co i jak. Jest już zrobione, to jest na razie też tymczasowo, bo tu musi przyjść jeszcze rynienka odwadniająca. To wszystko trwają cały czas prace. W każdym razie, żeby docelowo będą drzwi elektrycznie otwierane, już jest wszystko przygotowane, ale na razie jest ręcznie. Dlatego ręcznie, że jest prościej. I zobaczcie, delikatnie ręką popchnąłem, prawie żadnej siły nie musiałem użyć. Ładnie się to już uchyliło. Oczywiście byłoby, tutaj jest elektrozaczep, więc gdyby był włączony, to by się nie dało ich otworzyć. No i teraz postaram się Wam to pokazać, że tak się pięknie te wrota otwierają. Nie komentujcie tego bałaganu. W każdym razie, zobaczcie o co chodzi, mamy drzwi otwarte, wrota otwarte. Pamiętajcie, że te wrota mają 2,70 na 6 metrów, tak? Czyli tu mamy 6 metrów, a tu mamy 2,70 wysokie. Tak, żeby ta przyczepa kempingowa bez problemu się tutaj zmieściła. No i właśnie, takie wrota by kosztowały majątek. No to mi wyszło dosłownie kilka tysięcy, czyli też nie mało. Jest już założona tutaj linka, pod światło trochę kiepsko to widać z rolkami. Nie wiem, czy nie będę wymieniał tego napędu na łańcuch, bo właśnie tu zasłonię, o, jak to zasłonię, to widać teraz tu rolkę i te linki, które tutaj są poprowadzone. W każdym razie tu już jest przypięte do tych pierwszych drzwi, do tego. To jest naddatek tej linki i napęd jest zamontowany w tym miejscu. Nie wiem, czy to mi się uda uchwycić. O, w tym miejscu tutaj jest napęd już zamontowany, tylko ta rolka, tu się linka plątała z tego względu, że nie uwzględniłem, że to musi być rolka na całą długość linki. No i słuchajcie, zamykanie tego pociągam tylko za tą linkę. I właśnie te zawiasy, no tu jest to niebezpieczeństwo, że jeżeli ktoś by tu włożył palce i zamykał, no to może sobie przytrzasnąć, chociaż nie mocno. Zawiasy, mimo tego, że tu jest ten piórowpust, udało się tak zamontować, słuchajcie, niektóre musiałem poprzeginać, gdy oś obrotu, zobaczcie, oś obrotu tego zawiasu i na przykład tutaj musiałem, no niestety troszkę poniszczyłem kombinerkami, musiałem przegiąć, bo tu przycierało, nie mogłem tego otworzyć. Czasami niektóre płyty są wygięte, to są właśnie pozagatunkowe takie płyty. No i domyka się też jednym pchnięciem. I ładnie
był włączony elektrozaczep, żeby już było nie do otwarcia. Także to jest 1,70 m, mają te płyty wysokości, ceownik 60, gruba płyta właśnie na 60 mm, 6 cm, dwuwarstwowa. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jeszcze to oczywiście trzeba pomalować do jednego koloru. Te kolory są losowe, dlatego że po prostu było taniej. Natomiast wszystko i tak się niestety uzbierało. No ale zobaczcie, jak jest perfekcyjnie. Ładnie już to zaczyna ten budyneczek wyglądać. No i tyle, co Wam chciałem właśnie tak powiedzieć.